Witam Was serdecznie w drugim odcinku Handlarza. W pierwszym materiale omówiliśmy sobie, jak zarobić pierwsze monety. No więc dzisiaj naturalnie przedstawię Wam, w co i jak je zainwestować. No i od razu pokażę też mój skład, bo padały pytania. Mój skład to jest w zasadzie składo inwestycja. Połowa zawodników z tego składu została zakupiona dla inwestycji, a połowa, żeby to połączyć. No więc od samego początku. Kogo polecam do zakupu w ramach inwestycji? Pierwszym wyborem, który jest najtrudniejszy do pozyskania aktualnie, jest Mandy. Udało mi się go wysnajpić za 10 tysięcy, ale to naprawdę nie było łatwe zadanie, ponieważ no, akurat na nim mi zależało, żeby wykupić go więcej sztuk, aby po prostu pod czystą inwestycję, tak jak wcześniej Havertza, na którym w sumie bardzo dużo zarobiłem, no, z którego w zasadzie sobie ten skład sprawiłem. Ale po prostu się go nawet nie da znaleźć na rynku, przez co będzie bardzo drogi. W tym momencie chciałbym Wam powiedzieć zasady, poprzez które dobieram zawodników, w których warto zainwestować. No więc tak, dlaczego inwestuję w Mandy'ego? Po pierwsze, sprawy oczywiste ze względu na grę. Kliknijmy porównać cenę, nie ma go na rynku, ponieważ ma on ustawione za niskie widełki, maksymalnie do 10 tysięcy. A myślę, że on eksploduje co najmniej do 30. Także jeżeli macie czas i możliwość, to spróbujcie go sobie sprawić i wysnajpić go. No i myślę, że będziecie zarobieni w ten sposób najbardziej. I jakie są pozostałe cechy? Poza tym, że jest oczywiście grywalny, to ma hyperlinka z Varanem, który również jest bardzo popularnym środkowym obrońcą. No i potem jeszcze z Courtois, wiadomo, to będzie myślę, że to będzie bardzo popularne trio. Ale jest coś jeszcze. Otóż Mandy dopiero w tym okienku przeszedł do Realu Madryt, więc potencjalnie, nie wiem jeszcze dokładnie, kto zdobędzie kartę Once to Watch, ale Mandy jest naprawdę bardzo silnym kandydatem, przez co tydzień po premierze gry jego karta dodatkowo nie będzie dostępna w wersji złotej wypaczkach, przez co cena jeszcze bardziej ewoluuje. No i tak samo sprawa wygląda z Kimpembe. No w zasadzie nie tak samo, ponieważ nie dostanie on karty Once to Watch, ale również go nie ma na rynku. Jak widzimy, za 10 tysięcy spokojnie można brać. Również powinien do 20 coś do podskoczyć. Jak tutaj zobaczyliście, ja sobie jeszcze kupiłem dwóch zapasowych Kimpembe. I jeżeli mi się nie uda kupić Mandy'ego, to pewnie sobie jeszcze wykupię dwóch Kimpembe. No i tak. Kimpembe jest taka sama sytuacja. Inna i taka sama sytuacja jest Kimpembe jak i Joao Felixa. Z tym, że Joao Felix również może otrzymać kartę Once to Watch. Nie jest to oczywiście potwierdzone, ale jest bardzo duża szansa na to. No i pozostałe dwie duże karty, które w zasadzie kupiłem nie po maksymalnych widełkach, ale również w ramach inwestycji, jest to Fekir i Navas. No więc Fekir jest to bardzo dobra karta, naprawdę ja już nią testowałem, bardzo dobrze się nim gra, polecam do składów przede wszystkim. No i drugim aspektem tej karty jest to, że również jest to wysoki overall. W miarę głośny był to transfer, ponieważ no, nie wiadomo dlaczego za taką małą kwotę, mówi się o kolenie i tak dalej, ale myślę, że Once to Watcha dostanie, a jest jednym z lepszych pomocników ofensywnych w lidze hiszpańskiej, więc myślę, że również będzie popularny. No i na pewno przy dostaniu Once to Watcha podskoczy spokojnie o większą stawkę. I tak samo Keylor Navas. On również, myślę, że on jest największym pewniakiem ze wszystkich tutaj kart do dostania Once to Watcha. Ponieważ jest bramkarzem, chyba najwyżej ocenionym bramkarzem, który zmienił klub. Więc moim zdaniem jest pewniakiem do tego. Pozostałe tutaj karty traktujcie jako uzupełnienie. Po prostu kupowałem coś tam fajnego do grania. Tym się nie sugerujcie. No więc podsumujmy tak. Możecie sobie również poszukać własnych kart. A drugą opcją jest zostawienie subskrypcji. Oraz czekanie na kolejne materiały handlarza, w których będę się starał co jakiś czas na pewno omawiać albo jakieś fajne metody na zarobek, albo jakieś fajne inwestycje. I co więcej, będę się starał codziennie, jeżeli nie będzie żadnego materiału. Nie, po prostu za każdym razem, jak będę w coś inwestował na karcie społeczności, wrzucać Wam po prostu zdjęcie tej karty i szybki opis, dlaczego i kiedy w nią inwestuję, do jakiej kwoty. Także zapraszam do śledzenia kanału oraz zapraszam również na naszego Discorda, który jest w opisie, ponieważ na nim również chyba otworzę sekcję FIFA, taką mocniejszą. No i będę również się dzielił
czy to handlem, czy to po prostu popisać się w FIFA. No, myślę, że każdy lubi czasem popisać się w FIFA, pokazać swoje trafy i tak dalej. No i to chyba było tyle w tym materiale. Oczywiście było to tylko kilka przykładów. Możliwości jest zdecydowanie dużo więcej, ale nie chcę po prostu wszystkiego pokazać. Poza tym nie ma sensu, ponieważ metoda doboru zawodników jest identyczna. Wystarczy poszukać, który jeszcze zawodnik ma za niskie widełki. Na przykład tam mogę podać Gnabry. Chyba widziałem, że również go nie ma na rynku. No i jest na pewno jeszcze wielu zawodników. Czy tam przed One z tłumaczami. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was zainwestuje, to oczywiście zarobi na tym niemało. No i zbuduje na tym jakiś bardzo fajny składzik, przyjemny do grania i nie będzie na mnie zdenerwowany, że przewaliłem mu monety, co myślę, że jest niemożliwe na tych inwestycjach, przynajmniej na tych inwestycjach z widełkami. Kimpembe i Mendy myślę, że są najlepsze. No najlepszy jest Mendy, ale jego bardzo trudno kupić, dlatego to by chyba było na tyle w tym odcinku. Proponuję do zostawienia łapki w górę, to będzie jeszcze większa motywacja. No i to tyle, elo elo.